Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Z okazji 5000 widzów udostępniam wam serwer Discord Księgi Grozy. Dziękuję. Mój ojciec był surowym i rozbitym człowiekiem. Niczym więcej niż pustą skorupą dawnego siebie po odbyciu zbyt wielu misji na wojnie, w której nikt nigdy nie rozumiał, dlaczego walczyliśmy. Nie pomogło to, gdy moja matka, która psychicznie dawno już się wykończyła, zaszła w niechcianą ciążę. Zamiast cieszyć się radością tworzenia życia, mój ojciec jeszcze bardziej pogrążył się w gorzkiej dziurze nienawiści, którą kopał przez wiele lat. Nie tylko niechcący wtargnęłam w jego życie, ale urodziłam się z dość oczywistą wadą wrodzoną. Moja twarz nigdy w pełni się nie rozwinęła w łonie matki. Prawdopodobnie z powodu narkotyków, które zażywała, aby poradzić sobie ze stresem spowodowanym przemocą. Tak czy inaczej, pozostało mi tylko jedno sprawne oko i w połowie sparaliżowana twarz. To nie jest usprawiedliwienie tego, co robił. To tylko wyjaśnienie. Mówił mi, że dzień, w którym się urodziłam, był najgorszym dniem w jego życiu. Że byłam tylko ciężarem, wypadkiem, nieprzeznaczonym dla tego świata. Nie muszę dodawać, że nienawidziłam siebie. Czułam się brzydka, a mój ojciec robił wszystko, co w jego mocy, by upewnić się, że zrozumiałam, jak wielkim jestem dziwadłem. Nigdy nie podniósł na mnie ręki, ani na moją matkę, co mu przyznaję. Ale znęcanie się przybiera wiele form i pomimo tego, że sam nie miał odwagi mnie zabić, wiedziałam, że nie chciał niczego więcej, niż żebym po prostu zniknęła. I nawet jako małe dziecko życzyłam sobie, żebym nigdy nie przyszła na ten świat. Wszystko to zmieniło się w noc, kiedy poznałam swojego własnego anioła. Pewnej szczególnie długiej nocy nie dawała mi spać kolejna kłótnia pomiędzy moim pijanym ojcem i naćpaną matką. Popadliśmy w niebotyczne długi, a moi oboje patologiczni rodzice nie byli w stanie utrzymać stałej pracy. Leżałam, ukryta pod kocem, ściskając mojego jedynego przyjaciela, mojego pluszowego zwierzaka. Łabędzia, który wchłonął zbyt wiele łez, złamanego i brzydkiego jak ja, ale właśnie to sprawiło, że tak głęboko go pokochałam. Coś drgnęło w rogu mojego pokoju, zmieniając całą atmosferę. Powietrze stało się ciężkie, a odgłosy zaciętej kłótni zostały nagle zagłuszone przez przytłumione krzyki słyszane z daleka. Ostrożnie wyjrzałam spod koca, myśląc, że przyszedł mój ojciec, żeby na mnie nakrzyczeć. Ale nogi, które mnie przywitały, nie należały do nikogo ani niczego, co kiedykolwiek widziałam. Były poobijane i popękane, a z rozdartej skóry sączyła się ciemna ciecz. Gdy podniosłam wzrok, by zobaczyć resztę jego nagiego ciała, stało się jasne, że to stworzenie było poważnie ranne. Zwęglona skóra pokrywała całą jego osobę. Wyglądało jak człowiek, a przynajmniej miało taki kształt. Wysoki na 3 metry, z ciemnymi skrzydłami wystającymi z pleców, do połowy pozbawionymi piór wraz z mięśniami. Pozostawały jedynie odsłonięte kości i ścięgna.
Gdyby potwory można było kiedykolwiek opisać na podstawie ich wyglądu, to coś takiego pasowałoby idealnie. Powinnam była krzyczeć, biec do drzwi albo wyskoczyć przez okno. Cokolwiek, by uciec od tego okropnego widoku. Ale coś w tym zniszczonym stworzeniu uspokajało moje młode ja. Koiło strach, który narastał w moim ciele. Kim jesteś? Spytałam, a mój głos zabrzmiał ciszej niż kiedykolwiek wcześniej. Stwór spojrzał na mnie zdezorientowany. Ty nie boisz się mnie? Zapytał. Nie. A czemu? Jesteś zły? Uśmiechnął się, odsłaniając rząd zgniłych zębów. Nie, nie jestem zły. Ale moja postać zazwyczaj wywołuje strach u twojego gatunku. Czy to dlatego, że jesteś brzydki, tak jak ja? Przez chwilę mi się przyglądał, badając moje zniekształcone oko i sparaliżowaną twarz, po czym się roześmiał. Może i wyglądasz inaczej niż twoi pobratymcy, ale twoje serce jest tak czyste jak w dniu twoich narodzin. Widzę w tobie dobro. Stworzenie przemówiło słowami, których moje młode ja nie mogło w pełni pojąć, ale z niewielkiej wiedzy, jaką posiadałam, mogłam zrozumieć, kim jest. Nigdy tak naprawdę nie poznałam moich dziadków. W zasadzie mój dziadek był jedynym, który wciąż żył, gdy przybyłam na ten świat i spotkałam go tylko raz. Chory na raka opowiedział mi historię o najczystszych stworzeniach, które opiekowały się zagubionymi duszami, takimi jak on, w ich ostatnich chwilach życia. I z powodu, którego nie mogę pojąć, połączyłam jego pocieszające słowa z rzeczą, która stała przede mną w moim pokoju. Jesteś aniołem? Zapytałam. Chwilę pomyślał, zanim odpowiedział. Jestem rodzajem anioła. To jak masz na imię? Moje imię? Nasz gatunek nie korzysta z imion. Każdy ma imię, ale jeśli go nie masz, wybiorę je dla ciebie. Długo się zastanawiałam, aż w końcu wybrałam najodpowiedniejsze imię, jakie mogłam wymyślić dla anioła. Nazwę cię Gary, powiedziałam podekscytowana. Więc to będzie moje ziemskie imię. Spojrzałam jeszcze raz na jego zniszczone ciało, zastanawiając się, czy urodził się uszkodzony jak ja, czy ktoś go skrzywdził. Dlaczego tak wyglądasz? Przybranie fizycznej formy wiąże się z kosztami i odbija się na mojej egzystencji. Nie otrzymałem pozwolenia na przybycie tutaj. Do tego czasu moi rodzice przestali się kłócić. Musiałam być głośniej niż myślałam, bo niedługo potem usłyszałam, jak ktoś idzie korytarzem w kierunku mojego pokoju. Robienie hałasu po dobranocce było surowo zakazane. Zasada, która dotyczyła tylko mnie. Ojciec trzasnął drzwiami i wtargnął do mojego pokoju. Niewyraźnie krzyczał, trzymając szyjkę na wpół opróżnionej butelki. Mam już tego dość! Zatrzymał się w osłupieniu, z trudem chwytając powietrze, po czym nagle się zakrztusił. Coś niewidzialnego powstrzymało go przed poruszeniem się choćby o centymetr i zobaczyłam anioła, wpatrującego się uważnie w mojego ojca, z szelmowskim uśmiechem na twarzy.
Kim ty, kurwa, jesteś? Mój ojciec zdołał to wydusić z siebie między kolejnymi haustami powietrza. Jestem tu, by chronić to dziecko. Wyrządziłeś wystarczająco dużo szkód, a teraz zostaniesz osądzony przeze mnie. Mój ojciec zaczął dygotać. Stawy wyginały się w nienaturalnych kierunkach, pękając pod wpływem niewidzialnej siły. Odkaszlnął krwią, a jego ciało zwinęło się w nieopisaną plątaninę kawałków ciała i wnętrzności. Zanim w ogóle zdążyłam przetworzyć to, co się działo, rozszerzył się, a na jego skórze pojawiły się pęcherze zaledwie chwilę przed eksplozją, pokrywając ścianę tym, co pozostało z jego istnienia. Wydałam z siebie cichy jęk. Tylko na tyle pozwoliło mi moje przerażone małe ciałko. Przykro mi, że musiałaś być tego świadkiem. Gdyby był inny sposób. Stworowi przerwało moje chlipanie. Chciał cię skrzywdzić i z czasem doprowadziłby do twojej śmierci. Nie dziś, ani jutro, ale musiałem go powstrzymać, zanim wyrządziłby nieodwracalne szkody. Zmachnięciem jego ręki szczątki mojego ojca zamieniły się w pył i zniknęły, nie pozostawiając śladu, iż właśnie doszło do morderstwa. Muszę iść. Wrócę, gdy nadejdzie właściwy czas, ale obawiam się, że to dopiero początek tego, co ma nadejść. Tak mi przykro. Nie pamiętam wiele więcej z tamtej nocy. Poza tym, że moja matka histerycznie krzyczała, gdy zdała sobie sprawę, że jej mąż zniknął, a policja zadawała pytania, ponieważ zgłoszono jego zaginięcie. Oczywiście nigdy go nie znaleziono, a przy założeniu, że po prostu uciekł, śledztwo szybko przycichło. To był słodko-gorzki zwrot ku lepszemu życiu. Sytuacja szybko się poprawiła w ciągu kilku następnych lat po śmierci mojego ojca. Moja matka starała się rzucić narkotyki. Dostała nawet pracę i po raz pierwszy w życiu poczułam, że ktoś mnie kocha. Trauma, której doświadczyłam, nie ciągnęła się za nami. To było tak, jakby coś chroniło moją pamięć, uniemożliwiając mi ponowne przeżywanie tego strasznego momentu. Moja matka i ja wyprowadziliśmy się do innego miasta, próbując zacząć od nowa. Zdobycie wystarczającej ilości pieniędzy na takie przedsięwzięcie okazało się trudne, ale jakoś nam się udało. Przynajmniej tak się wydawało przez krótką chwilę. Niestety, nie mieliśmy długo się cieszyć. Pomimo jej najlepszych starań, nie jest łatwo być samotną matką próbującą walczyć z uzależnieniem, jednocześnie beznadziejnie tonąc w długach. Wystarczyła jedna wpadka, która zdarzyła się podczas mojego pierwszego dnia w nowej szkole. Już kiedy odebrała mnie ze szkoły, mogłam stwierdzić, że coś jest nie tak. A z perspektywy czasu powinnam była zauważyć to na tyle jasno, by zaalarmować nauczyciela. Ale cierpiąc na problemy z zaufaniem i nie będąc w stanie myśleć nawet na moment do przodu, pozwoliłam jej wsiąść za kierownicę samochodu. Niecałe 5 minut po rozpoczęciu jazdy przegapiła znak stopu i uderzył w nas autobus. To prawda, co mówią.
Czas naprawdę zwalnia, gdy adrenalina przepływa przez twoje ciało. Widok szkła roztrzaskującego się w samochodzie i metalu wyginającego się do wewnątrz jest czymś, co utkwiło mi w pamięci na wiele lat. Ale bez względu na to, jak bardzo się staram, chwila czystego przerażenia jest wszystkim, co pamiętam przed utratą przytomności. Kiedy wróciła mi przytomność, zobaczyłam, że leżę na poboczu drogi, jakimś cudem cała i zdrowa. Widziałam nasz samochód, odcinek dalej, roztrzaskany na kawałki. Ale coś mnie z niego wyrwało, zanim jeszcze uderzył o ziemię. Przepraszam, powiedział znajomy głos. Odwróciłam się i zobaczyłam mojego anioła stojącego nade mną, jeszcze bardziej zniszczonego niż za pierwszym razem. Skóra jego klatki piersiowej odpadła, odsłaniając żebra i narządy, które wciąż silnie pulsowały przy każdym oddechu. Gdzie jest moja mama? Zapytałam. Mogłem uratować tylko jedno z was. Jego słowa niosły ciężar winy i smutku. Pochylił się do mojego poziomu, wyciągając zgniłą dłoń. Myślę, że to należy do ciebie. To był pluszowy łabędź. Odgarnął kawałki szkła i podał mi go. Ona nie żyje, prawda? Zapytałam. Przytaknął. Dlaczego nie mogłeś jej uratować? Nie mogłem. Dlaczego nie? Pewnego dnia poznasz wszystkie odpowiedzi, ale do tego czasu musisz być cierpliwa. Jeszcze nie czas na ciebie. Nie rozumiem. Zanim zdążyłam zadać więcej pytań, anioł zniknął, zostawiając mnie samą. Bez nikogo, poza zmasakrowanymi zwłokami mojej matki, które wciąż tkwiły w samochodzie. Mijały lata, a ja spędziłam większość dzieciństwa wędrując od jednej rodziny zastępczej do drugiej. Trauma i przemoc zbierają swoje żniwo na małym dziecku. A ja po prostu nie mogłam dopasować się do nowej rodziny i nie znalazłam nikogo, kto chciałby zaopiekować się kimś tak zepsutym. Od czasu do czasu przypominałam sobie słowa anioła z naszego pierwszego spotkania, że złe rzeczy dopiero się zaczynają. Ale chociaż moje dzieciństwo było samotne, było względnie bezpieczne. Mojego anioła zobaczyłam ponownie dopiero w liceum. Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że dokuczanie kończy się w pewnym momencie edukacji, że ludzie w jakiś sposób dojrzewają wraz z wiekiem, to bardzo się myliliście. Ze względu na mój zdeformowany wygląd, nie mogłam uciec przed złośliwymi spojrzeniami ani bandami łobuzów. W szczególnie złej grupie ludzi przewodziła dziewczyna o imieniu Jennifer. Stawiając krzesła pod drzwiami łazienki, gdy do niej wchodziłam, aby oszczędzić innym widoku mojej obrzydliwej twarzy. Pewnego dnia, tuż po zajęciach wychowania fizycznego, nie zdążyłam wziąć prysznica i wyjść w porę z szatni, w wyniku czego zostałam uwięziona przez złośliwą bandę wyrzutków Jennifer. Ukradli moje ubrania, podkreślając, że jeśli spędzę resztę dnia nago, może odwróci to uwagę ludzi od mojej oszpeconej twarzy. Śmiali się razem, gdy popychali mnie, zmarzniętą, mokrą i nagą. Nie mogłam zrobić nic poza powstrzymywaniem łez. Znikąd pojawił się mój anioł. Stanął bezpośrednio za oddziałem dziewczyn i spojrzał na mnie. Jego skrzydła do tej pory w większości odpadły.
pozostawiając tylko kilka fragmentów kości wystających z jego pleców, a jego twarz stała się nierozpoznawalnym zlepkiem poszarpanych mięśni. Po prostu skinął głową, po czym rozpłynął się w powietrzu, jak zawsze. Gdy tylko anioł odszedł, Jennifer zaczęła krzyczeć w niebo głosy. Zerknęła wcześniej w lustro i zobaczyła anioła, ale to nie to spowodowało jej wybuch. Co mi zrobiłaś, ty wariatko? Krzyknęła na mnie. Nie rozumiałam, co ją tak przerażało. Jeśli nie widok anioła, to co mogło być tak niepokojące? Ale nie interesowało mnie to. I po ubraniu się w rekordowym czasie wyleciałam z pokoju. Po tym dniu nikt się nade mną nie znęcał, jednak plotki dotarły do każdego zakątka szkoły i ludzie naprawdę myśleli, że jestem czarownicą. Jennifer nigdy nie wróciła i nikt nie chciał mi powiedzieć, co się z nią stało. Cokolwiek to było, nie zasłużyła na to, pomimo rzeczy, które mi zrobiła. Nikt nie zasługuje na gniew anioła. Spędziłam kilka następnych tygodni szukając anioła, budząc się w nocy i krzycząc, by zwrócił na mnie uwagę, ale on nigdy nie odpowiedział. Dziwnym i okrutnym zrządzeniem losu, prześladowanie w szkole stało się jedyną uwagą, jaką ktokolwiek mi poświęcał, a nawet wtedy czułam się bardziej odizolowana niż kiedykolwiek. Nie mogłam zasnąć, a z każdą przepłakaną nocą byłam coraz bliżej tego, by w końcu zrobić krok i zakończyć swoją żałosną egzystencję. Anioł chyba tego nie przewidział, bo z jakiegoś powodu pojawił się u mnie po raz kolejny. Tyle, że tym razem to ja byłam swoim własnym zagrożeniem. W końcu przyszedłeś się ze mną zobaczyć. Dlaczego w ogóle zawracasz sobie tę głowę? Nie ma nikogo ważniejszego, kogo mógłbyś chronić? Kogoś, kto naprawdę się liczy? Masz dobre serce. Dlatego cię wybrałem. Powiedział spokojnie. Po co mnie wybrałeś? Odpowiedziałam. Bardziej zirytowana niż smutna. Nie odpowiedział na moje pytanie. Ja też kiedyś byłem człowiekiem. Dawno temu i zostałem wybrany, by chronić ludzi. I nawet teraz nie wiem, dlaczego mnie wybrali. Więc zostałeś wybrany, by chronić ludzi takich jak ja? Nie. Moim zadaniem była ochrona ludzi ważnych. Tych, którzy mieli mieć wpływ na historię. I wykonywałem te rozkazy przez tysiąclecia, nie kwestionując ich, w pełni wierząc, że to ukształtuje historię, poprowadzi ją we właściwym kierunku. Ale ludzie, którzy mają wpływ na świat, nie zawsze są dobrzy w swej istocie. Co zajęło mi zbyt wiele czasu, by zdać sobie z tego sprawę. Byłam zdezorientowana. Na ten moment nie czułam, że będę miała jakikolwiek istotny wpływ na historię, więc zadałam jedyne pytanie, jakie mogłam. Więc myślisz, że będę miała ważny wpływ na świat? Potrząsnął głową. Nie potrafię zdefiniować ważności, ani zewnętrznego piękna, ani sprawiedliwości. Porzuciłem swoje stanowisko, ponieważ przestałem w nie wierzyć. Dlatego za każdym razem, gdy cię odwiedzam, podupadam. Nie powinienem cię chronić. Więc dlaczego to robisz? Ponieważ jesteś dobrym człowiekiem. Wystarczająco dobrym, by pozwolić innym cierpieć? Zapytałam, z minuty na minutę coraz bardziej się złoszcząc.
Spojrzał na mnie zdezorientowany, jakby jego wcześniejsze działania nie pozwalały innym ludziom cierpieć, a nawet umierać. Ja nie rozumiem. Co zrobiłeś, Jennifer? Domagałam się odpowiedzi. Przez ostatnie kilka lat była dla mnie koszmarem, ale czy jej tortury uzasadniały cokolwiek zrobił jej anioł? Sprawiłem tylko, że zobaczyła, czym naprawdę jest, powiedział. A czym jest? Kimś z ciemnością w sercu. Potrząsnęłam głową w mieszaninie smutku i gniewu. Co się z nią stanie? To nie ma znaczenia. Tak, kurwa, ma! Prawda o niej samej będzie dla niej ciężarem i w końcu zrezygnuje z siebie, ponieważ jedyną rzeczą, którą widzi w lustrze, jest jej własna dusza. Jej życie zakończy się z jej własnej ręki. Wpatrywaliśmy się w siebie w milczeniu. Porozumiewaliśmy się pomimo braku słów. Anioł pokazywał mi wizję przyszłości, bólu, przez który będę przechodzić z powodu zła w ludzkich sercach, i pokazał mi, że wszystko to można naprawić, jeśli tylko pozwolę mu sobie pomóc. Nie pozwolę ci na to. Przestań natychmiast! Muszę cię chronić. Nie w ten sposób! Zależy ci na niej, pomimo tego, co zrobiła. Zastanowiłam się przez chwilę nad tym stwierdzeniem. Oczywiście nic dla mnie nie znaczyła, ale pozwolenie komuś na samobójstwo, by uniknąć dyskomfortu, było niepokojącą myślą. Cokolwiek zrobiłeś, cofnij to! Nie tak chcę radzić sobie z moimi problemami! Więc nie powinna zostać ukarana za swoje czyny. Jest dzieckiem, jak ja. Wciąż może się zmienić. Uznał moje żądanie i mogłam stwierdzić, że zamierza odejść. Czekaj! Zaczęłam grzebać w szufladzie w poszukiwaniu starych rzeczy. Po minucie wyciągnęłam pluszowego łabędzia z dzieciństwa. Do tego czasu jego kolor wyblakł, a każda z kończyn była częściowo rozdarta. To dla ciebie, aby przypomnieć ci, że tylko dlatego, że coś jest zepsute, nie oznacza, że nie jest piękne i nie oznacza, że nie można tego naprawić. Po tych słowach ponownie zniknął. W ciągu następnej dekady pojawił się kilka razy, ale nigdy nie zbliżył się na tyle, byśmy mogli zamienić słowo. Nawet z daleka widziałam, że rozpada się na kawałki, niszczejąc z każdą wizytą. Choć moje życie nigdy nie było zagrożone, wiem, że musiał coś zrobić, by je uratować. Nie jestem nawet pewna, czy chcę o tym wiedzieć. Nawet same wskazówki o niebezpieczeństwach dałyby mi do zrozumienia, że na tym świecie za każdym rogiem czyhają okropieństwa, a gdybyśmy znali choć połowę z nich, prawdopodobnie bylibyśmy zbyt przerażeni, by nawet wychodzić z domów. Zaczęłam się zastanawiać, czy każdy ma swojego anioła, takiego jak mój, który porzucił swoje przykazania, by chronić nic nieznaczących, ale przyzwoitych ludzi. Dopiero latem 2018 roku zbliżyliśmy się do siebie na tyle, by zamienić słowo. I jak już teraz wiem, był to ostatni raz. Zwykła noc na mieście. Po latach godzenia się z przeszłością zdobyłam wykształcenie, pracę, a nawet kilku przyjaciół. Życie stało się znośne. Zdecydowaliśmy się pójść na kluby. Moi przyjaciele nalegali, abym spróbowała czegoś nowego, ale wyszłam wcześniej. Kluby naprawdę nie były moją sceną.
ale nie zawsze jest bezpiecznie wracać do domu, samemu i w nocy. Nie jest bezpiecznie, gdy ludzie myślą, że jesteś łatwym celem. Gdy przechodziłam przez cichą ulicę, podszedł do mnie grubo ubrany nieznajomy. Miał na sobie bluzę z kapturem, która uniemożliwiała jego identyfikację, co od razu sprawiło, że poczułam się nieswojo. Wpadł na mnie i zażądał ode mnie portfela. Gdy to zrobił, poczułam coś twardego przyciśniętego do mojego boku. Albo nóż, albo pistolet. Nigdy nie byłam dobra w identyfikowaniu takich rzeczy, ale bałam się o swoje życie. Natychmiast po tym, gdy poczułam panikę, zobaczyłam mojego anioła pojawiającego się przed nami obojgiem. Brakowało mu nogi, a połowa jego twarzy zaczęła odpadać. Bandyta krzyknął z przerażenia i zamarł. Przypomniało mi się, jak mój ojciec został rozerwany na strzępy przez anioła. Ale tym razem nic się nie stało, a bandyta po prostu zastygł na minutę. Nie zabiję go, ale będzie bardzo cierpiał, gdy się obudzi, powiedział anioł. Bandyta upadł bezwładnie na ziemię, a z jego nosa i uszu wyciekło kilka kropel krwi. Gdy tylko zagrożenie zostało wyeliminowane, anioł również upadł. Rozpadał się na kawałki. Podbiegłam i chwyciłam w ramiona to, co z niego zostało. Chciałam coś powiedzieć, dodać kilka słów otuchy, ale nic z tego nie wyszło. Pamiętasz imię, które mi nadałaś? Zapytał. Wróciłam myślami do naszego pierwszego spotkania. To była tylko głupia myśl 5-letniej dziewczynki, ale pamiętałam. Tak, nazwałam cię Gary. Uśmiechnął się do mnie. To dobre imię. Dziękuję. Powiedziałam, gdy w moich oczach zaczęły pojawiać się łzy. Jego ciało dezintegrowało się w moich palcach. Po prostu rozpadając się, gdy trzymałam jego dłoń, pozostawiając za sobą kawałki ciała i fragmenty kości. Proszę, powiedz mi, jak mogę cię uratować? Żyłem przez tysiące lat i tylko pomaganie tobie było cokolwiek warte. Dokonałem wyboru. Pytanie brzmi, czy go zaakceptujesz? Co zaakceptuję? Wybrałem cię nie bez powodu. Świat potrzebuje kogoś, kto zapewni mu bezpieczeństwo. Normalnych ludzi, którzy po prostu próbują przebrnąć przez życie. Wiedziałam, co sugeruje. Chciał, żebym była aniołem jak on, żebym pomagała innym w potrzebie. Jak miałabym to zrobić? Po prostu musisz powiedzieć tak. Jego twarz zaczęła się rozpadać. Szczęka opadła, uniemożliwiając mu mówienie. Jedyne, co zrobił, to wyciągnął rękę, w której trzymał łabędzia, którego dałam mu lata wcześniej. To był jego ostatni gest przed śmiercią. Płakałam, trzymając martwe ciało mojego anioła. Zapewniał mi bezpieczeństwo przez całe moje życie. I po raz pierwszy w tym życiu byłam naprawdę sama. Zastanawiałam się wtedy, co w ogóle dzieje się z aniołami, gdy umierają. Minął miesiąc, odkąd ostatni raz widziałam Garego i od tego czasu próbowałam dokonać wyboru. Jeśli zdecyduję się zostawić swoje życie za sobą, myślę, że
Nie rozpadnę się tak jak on, ponieważ nie zdradziłam żadnej wyższej siły. Życie było ciężkie i pozostawiało wiele do życzenia. A jeśli teraz odejdę, nigdy nie będę żyć szczęśliwie. Ale mogę spędzić resztę wieczności, chroniąc mniej szczęśliwych ludzi na tym świecie. Myślę, że nikt mnie tu już nigdy nie zobaczy. Nie po moim odejściu. Właściwie nie jestem do końca pewna, jak to wszystko zadziała. Ale przypuszczam, że będę miała całą wieczność, by to rozgryźć. Jedno jest pewne. Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie mnie potrzebował, to będę tam.